11 rozdział Księgi Rodzaju, właściwie ostatni rozdział tej części Tory, która jest historią etiologiczną, która mówi o wydarzeniach, które się dzieją wszędzie i zawsze. Bo wszędzie i zawsze jest tak, że ludzie, nawet jak mają ten sam język, to przestają się nawzajem rozumieć, dochodzi między nimi do podziałów, do rozproszenia. To jest historia każdego z nas, każdy to zna. To jest historia całych ludów, całych narodów, które nie potrafią znaleźć wspólnego języka, które natrafiają na dramat podziałów między sobą. To jest część Biblii, która chce nam powiedzieć, skąd te podziały się biorą. Owszem, zwłaszcza w jedności z tekstem Dziejów Apostolskich z drugiego rozdziału, też ten fragment Biblii pokazuje, jak ta jedność może być odbudowana. I to jest dobra nowina, która zawarta jest w Słowie Bożym.